Tomasz Antkus, witam i zapraszam na program Gość Dnia. Dzisiaj razem z nami w formie wirtualnej z Ukrainy ksiądz Wojciech Rzesiak, kapłan oraz ratownik medyczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Ruszyliście z kolejną akcją, z kolejną pomocą medyczną właśnie wprost do Ukrainy. Proszę powiedzieć, gdzie teraz obecnie się znajdujecie i na czym wasza misja będzie polegała? Znajdujemy się pod jednym z szpitali lwowskich. Czekamy na zakończenie triażu medycznego, czyli segregacji medycznej dzieci z onkologicznych, których będziemy zawozić w tym momencie do Polski na dalsze leczenie. Kilka karetek oraz jeden autobus, który weźmie 17 dzieci, które są w miarę stabilne i mogą same jechać. Także inne karetki będą wywozić rannych, którzy przyjechali z Doniecka, którzy przywieziono z Doniecka. To też będzie cały transport, który będzie jechał do samolotu Luftwaffe, które polecą do Republiki Niemieckiej. W jakim stanie znajdują się te osoby, które trafią tutaj do Polski? Czy można mówić, że to są osoby stabilne, czy w przeróżnym stanie zdrowotnym na ten moment? Tak, te, które będą wiozły karetki, to są w miarę niestabilne, mają najróżniejsze choroby, czy mają leczenie na pompie infuzyjnej. Te, które pojadą autobusem, to są oczywiście stabilne. Kwestia polega na tym, że to są dzieci onkologiczne, które nieustannie są w strachu, kiedy tutaj są alarmy bombowe. Dlatego też trzeba te dzieci jak najszybciej stąd wywieźć, ponieważ to powoduje w tych dzieciach jeszcze dodatkową traumę. Alarmy, które się pojawiają co chwilę tutaj już na terenie Lwowa. Trafią one do Polski, ale do jakich dokładnie miast? Czy możemy mówić o jakichś placówkach już konkretnie na terenie naszego kraju? To są na terenie placówek całego naszego kraju. My, prawie nasz zespół, dzisiaj będzie wiózł dziecko do Kielc. Chciałem zapytać o sam czas waszej misji. Mówimy tutaj tak naprawdę o kilku tych transportach. Kiedy misja sama się zakończy tam właśnie we Lwowie? To jest już kolejna, 12. misja w ramach grupy Med Evacuation, w której nasza śląska misja medyczna Katolickiego Kościoła Narodowego bierze udział właśnie w naszym zespole. Ja z moją żoną tworzymy ten zespół w karece naszego wodzisławskiego Firemedu. My zostajemy tutaj we Lwowie na miejscu do niedzieli, aby być w gotowości. Jutro będą kolejne transporty, a nadto zabezpieczamy Lwów, że tak powiem ad hoc. Wszystko, co się dzieje, jesteśmy w nieustannym kontakcie z naszym koordynatorem, który jest w kontakcie z dyrektorem pogotowia lwowskiego. Od niego też dostajemy dyspozycję do pracy na mieście. Na przykład, jeśli są ataki bombowe, i takich naszych interwencji potrzebują. Zatem jak teraz wygląda sama sytuacja we Lwowie? Czy można mówić, że jest spokojnie, czy wręcz przeciwnie na ten moment? Nie jest spokojnie. Teraz jest dosyć bardziej nerwowo niż kiedy Rosjanie, wojska agresora radzieckiego zbrodniarza były pod Kijowem, ponieważ teraz coraz bardziej wygląda na to, że Rosjanie uparli się, że tutaj ten Lwów jest takim hubem, czy medycznym, czy hubem, gdzie przechodzą szkolenia wojskowe, sprzęt wojskowy, jak najbardziej skupia się coraz bardziej na tym, żeby bombardować tutaj rzekomo dla tych idiotów z Rosji miejsca, przepraszam za wyrażenie, miejsca wojskowe, a tak naprawdę bombardują przedszkola, warsztaty samochodowe, które dla tych pseudo-żołnierzy rosyjskich nazywają obiektami wojskowymi. Wojna trwa już prawie 2 miesiące i chciałbym zapytać z perspektywy czasu, jak wyglądają nastroje w Ukrainie, jak sami obywatele podchodzą już teraz do tej kwestii. Jak to wygląda z pana perspektywy, jak pan to ocenia? Przepraszam bardzo, bo tu bardzo dużo ludzi gdzieś tam nieustannie dzwoni, bo już będziemy musieli za chwilę kończyć, bo mamy transport, że tak powiem, spotkanie przed transportem. Tutaj na Ukrainie my jesteśmy naprawdę bardzo dobrze witani. Oni wiedzą, że my jako Polacy mamy na sobie, zresztą widzicie tutaj państwo zawsze nasze barwy narodowe, pokazujemy, że jesteśmy z Polski, jesteśmy tutaj na tyle dobrze witani, że wiedzą, że my jesteśmy tymi, którzy chcemy im pomóc i jak gdyby ten traumę i te cierpienie nieco ukrócić. W sensie pomóc. Jak wiemy, czas nas nagli, ale chciałbym jeszcze zapytać o kwestię tego, co im tam teraz najbardziej potrzeba. Wyniesiecie tą pomoc medyczną, ale czego tak naprawdę im brakuje? Czy to jest żywność, czy jakieś inne produkty jeszcze pierwszej potrzeby? Jak to wygląda tam na miejscu?
nam, jeśli idzie o nas, o Śląską Misję Medyczną, to brakuje nam, przepraszam bardzo, bo tu już się do karetki nam, bo mamy zebranie. My cały czas próbujemy zebrać karetkę, żeby mieć, bo to jest jak gdyby podstawowy sprzęt, pompę infuzyjną. Nam osobiście do tych transportów brakuje przenośnego respiratora, który próbujemy zdobyć tylko dlatego, żeby tym ludziom dalej pomagać i nieść te transporty. To jak gdyby nam, Śląskiej Misji Medycznej i naszej karetce, którą no nieustannie pożyczamy, brakuje. Szanowni Państwo, ja naprawdę będę musiał kończyć, ponieważ jest to spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim za życzliwość, za pamięć, za modlitwę i no, my działamy dalej, także pozdrawiam wszystkich w Polsce. Bardzo dziękuję za wygospodarowanie tego krótkiego, ale jakże treściwego czasu. Jak widzimy, sytuacja w Ukrainie cały czas jest bardzo napięta, ale polska pomoc jest widoczna na każdym kroku, chociażby ta jakże ważna w tym momencie medyczna. Bardzo dziękujemy księdzu Wojciechowi Grzesiakowi za te poświęcone kilka minut. Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych naszych produkcjach. Do widzenia.